Dzień dobry, albo dobry wieczór, albo dobranoc. Zachęcam od razu do zapoznania się z nagraniami artykułów poruszających podobne tematy jak dzisiejszy, czyli na przykład artykuł 72, żyjesz tym co myślisz z roku 1920, artykuł 51, prawo przyciągania, prawo pomyślności z roku 1919, artykuł 83, mądrość przebaczania z roku 1929. Artykuł 75. Wolność od mechanizacji życia, z roku 1918. Artykuł 131. Jak uzyskać silną wolę, z roku 1921. Artykuł 101. Lecznicze działanie śmiechu, z roku 1933. Artykuł 97. Prawo dawania, prawo obfitości, z roku 1931. Artykuł 157. Inkarnacje z innych planet. Z roku 1927 i kilka innych jeszcze z folderu: Rozwój duchowy przedwojennej Polski, ale przede wszystkim chyba przecież książki Prentisa Malforda, które są dostępne na kanale bez chaosowania, czyli książka Siła i Spokój, książka Anioł z Moczarów i książka Rady przeciwko śmierci. To na tyle, a więc zaczynamy. Rok 1927 R. L. Moczulski. Potęga myśli ludzkiej. Fogs are things. Myśli to rzeczy. Słynne to już dziś zdanie wypowiedział niegdyś znany pisarz Prentice Malford. Do niedawna było ono wyrazem herezji naukowej. Obecnie staje się powoli faktem prawie namacalnym. Ostatnie badania naukowe znakomicie przygotowały grunt dla tak radykalnej zmiany poglądów. Nowe teorie dotyczące roli elektronów oraz wibracji kosmicznych ułatwiły właściwe podejście do zagadnienia emanacji mózgu ludzkiego w formie myśli. Dziś już nie ulega wątpliwości, że proces myślowy połączony jest z wysyłaniem pewnych subtelnych wibracji elektromagnetycznych. Nie będziemy się jednak zagłębiali w argumenty mające na celu potwierdzenie realności istnienia fal myślowych, zajmiemy się natomiast sprawą bardziej konkretną, a mianowicie przejawami tych wibracji oraz roli, jaką odgrywają one w kształtowaniu się charakteru ludzkiego. Jak to już zaznaczyliśmy, proces myślenia połączony jest z wysyłaniem delikatnych wibracji, które nazywać będziemy falami myślowymi. Dla większego uzmysłowienia wyobraźmy sobie, że fale te rozchodzą się wokół nas na podobieństwo kręgów wody, gdy wrzucimy do niej kamień. Przestrzeń wokół nas zajęta jest przez niezliczone ilości takich fal myślowych, wibrujących, każda według innej skali. Charakter samej myśli decyduje o stopniu i szybkości tych wibracji. Jedne z nich są więc niezmiernie szybkie i krótkie, drugie natomiast długie i powolne. Gdy opanuje nas uczucie gniewu, to wibracje, jakie wówczas wysyłamy, są bardzo długie i powolne. Odwrotnie, gdy jesteśmy w miłym i radosnym nastroju, skala naszych wibracji myślowych zmienia się radykalnie, są one wówczas szybkie i krótkie. Gdyby myśli miały kolory, jak chcą niektórzy, wówczas zobaczylibyśmy jak myśli gniewu, bojaźni, nienawiści i innych uczuć destruktywnych wiszą nad ziemią w formie ciemnych i ciężkich oparów. Odwrotnie, myśli jasne, wesołe, pełne szczęścia i wiary są jak świetlane obłoczki szybko lecące w zwyż gdzie łączą się z podobnymi sobie. Tworząc całe łańcuchy obłoczne, unoszące się wysoko ponad chmurami, gęstych i cuchnących, ciężkich, ciemnych oparów, stworzonych przez myśli bojaźni i zła. Odległość, na jaką oddalają się nasze myśli, nie ma znaczenia. Posiadają one zawsze z nami kontakt i zawsze oddziałują tak na nas, jak i na otoczenie. Dlatego też Oswobodzenie się od wpływu własnych myśli jest rzeczą bardzo trudną. Wydzielając przez dłuższy czas myśli złe, stajemy się w rezultacie przedmiotem ich wpływu. Omotani jesteśmy wówczas jakby gęstą i ciemną chmurą, przez którą z trudem przedziera się myśl jaśniejsza. To nasze swoiste otoczenie myślowe, przysiągnięte charakterystycznymi dla nas wibracjami myślowymi, decydują o wrażeniu, jakie wywieramy na ludzi. Wiemy z własnego doświadczenia, że stykając się z ludźmi, często odczuwamy do nich nagłe i na pozór niewytłumaczone sympatie i antypatie. Mówimy w takich wypadkach, że nabraliśmy do danej osoby sympatii od pierwszego wejrzenia. Znamy również wypadki, gdy pewne osoby wchodząc gdziekolwiek, zmieniają jak gdyby atmosferę danego miejsca. Wszyscy garną się do nich i czują się lepiej, pewniej w ich towarzystwie. W tym samym miejscu mogą być inne osoby, nieustępujące poziomem wiedzy jednostkom wybranym, a jednak nikną one w promieniach atmosfery, jaką roztaczają wokół siebie ludzie, wyróżniający się. Nie jest to nic innego, jak taki lub inny rodzaj wibracji myślowych, jakimi dana jednostka jest stale otoczona. Gdy myśli jej idą po liniach kategorii stanowczych, energicznych, pełnych entuzjazmu, radości życia i życzliwości dla innych, to w krótkim czasie charakterystyczne dla tych myśli wibracje wywrą silny wpływ na otoczenie w kierunku zdobycia jego sympatii i poparcia. Odwrotnie, człowiek o wysokim nawet poziomie inteligencji, rozpowszechniając stale wokół siebie myśli przepojone brakiem wiary we własne siły, Niechęcią i zazdrością w stosunku do innych będzie działał odpychająco na swe otoczenie. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdy stykający się z nim ludzie wyczują podświadomie emanację słabości, nieżyczliwości i niechęci, które nigdy nikomu nie pomogły w zdobyciu sympatii ludzkiej. Widzimy więc, jak wielkie znaczenie posiadają myśli. Będące naszą strawą codzienną, mogą się one stać potężną bronią w walce o szczęście, ale równie dobrze niebezpiecznym środkiem, mogącym nas wtrącić na dno wątpienia i smutku. A teraz zastanówmy się, w jaki sposób należy się posługiwać tą drogocenną siłą, jaką jest myśl ludzka. Dla większego zrozumienia, rozpatrzmy następujący przykład. Wyobraźmy sobie, że mózg ludzki jest jakby silnym aparatem radiowym odbiorczo-nadawczym. Myśl ludzka odgrywa natomiast rolę fal radiowych. Wiemy, że każdy aparat radiowy dostosowany jest do odbioru różnorodnych fal radiowych wysłanych przez rozmaite stacje nadawcze posługujące się: Każda inną długością tych fal. Podobnie i mózg ludzki, będąc w rzeczywistości pewnego rodzaju aparatem radiowym, przystosowany jest do odbioru różnych co do charakteru, a więc i długości fal myślowych. Chcąc w cudzysłowie złapać określoną stację radiową, dostrajamy odbiornik do długości fal, jakimi się ona posługuje. Robimy to przesuwając skalę, na której uwidoczniony jest zakres fal wszystkich stacji. Jeśli mózg nasz posiada cechy aparatu radiowego, to musi mieć również podobny mechanizm, dzięki którym mógłby się dostroić do odbioru tych, a nie innych fal myślowych. Otóż Taką skalą odbiorczą naszego mózgu jest rodzaj myśli, jakie sami tworzymy i sami wysyłamy w przestrzeń. Wpadając w gniew, dostrajamy przez to automatycznie aparat odbiorczy mózgu do wibracji gniewu. Dzięki temu odbierzemy podobny rodzaj wibracji, wysyłanych przez innych ludzi. Nasze własne wibracje gniewu, uwielokrotnione przez napływające wibracje otoczenia. Potęgują w rezultacie nastrój gniewu, jakiemu daliśmy się opanować. To właśnie tłumaczy znane wszystkim zjawisko, że im dłużej myślimy np. Na o naszym nieszczęściu, tym w gorszy wpadamy nastrój. Dostrajamy się bowiem w ten sposób do wibracji smutku, ściągamy do siebie legiony obcych myśli tego samego charakteru i potęgujemy działanie własnych. Początkowo nawet słabych fal myślowych. Wiemy już teraz, jak niezmiernie delikatnym narzędziem jest proces myślenia. Nie znając mechanizmu jego działania, postępujemy jak dzieci, bawiąc się niebezpieczną zabawką. Tworząc stale myśli destruktywne. Nienawiść, zazdrość, brak wiary we własne siły, zwątpienie, pesymizm i tym podobne dostrajamy się do odbioru obcych myśli o podobnym charakterze i stopniowo otaczająca nas atmosfera myślowa przepajana jest specyficznymi wibracjami tych myśli. Ma to w rezultacie dwojaki skutek. Z jednej strony, homotani jakby ciężką chmurą wibracji destruktywnych, nie możemy wyzwolić się spod ich wpływu i stopniowo nabieramy ujemnych cech charakteru. Z drugiej zaś strony, atmosfera taka stwarza nieprzychylny dla nas nastrój wśród otoczenia i jest zwykle główną przyczyną większości naszych niepowodzeń. Ludzie chwiejni i słabi, dążąc do czegoś z góry, stwarzają sobie przeszkody w formie zwątpienia, które paraliżuje ich działalność. Myśl: Ja nie mogę, jest największym wrogiem człowieka. Jak bowiem możemy osiągnąć nasz cel, jeżeli z góry wątpimy w jego urzeczywistnienie? Myśli złe i słabe, dzięki swym wibracjom, stwarzają wokół nas specyficzny nastrój osłabiający nasze poczynania i wysiłki. Odwrotnie, myśli pełne ufności, Ufności w miłość, w opiekę naszych przewodników duchowych, myśli ja mogę, ja chcę, ja nie boję się, są jasnym promieniem, który przebija otaczające nas opary zwątpienia i smutku. Spróbujmy przez czas jakiś odrzucać myśli pesymizmu, zwątpienia i nienawiści. Starajmy się zastąpić je myślami ja mogę, ja chcę, pełnych wiary w dobro i sprawiedliwość, silne życzliwością dla bliźnich i wszystkiego, co żyje. Spróbujmy, a w krótkim czasie odczujemy na sobie ich wpływ dobroczynny. Jest to przecież takie łatwe. Myśli te, stale powtarzane na podobieństwo kropli żłobiącej kamień, niewidocznie zmieniają otaczającą nas atmosferę myślową. Przyciągną one poza tym podobne fale myślowe i łącznie wielokrotnie spotęgują zbawienny wpływ, jaki tego rodzaju myśli posiadają na psychikę człowieka. Poczujemy przypływ nowych sił, nabierzemy pewności siebie, zdobędziemy sympatię otoczenia. Każdy bowiem lgnie do ludzi roztaczających wokół siebie atmosferę sympatii i siły. Świat nie należy do pesymistów, pełnych zwątpienia i zawiści do innych, uciekajmy więc z ich obozu jak najprędzej. Ja mogę, ja chcę, oto broń, która nas poprowadzi niezawodnie do zwycięstwa. Znając tę wielką tajemnicę naszych myśli, winniśmy dostosować się świadomie do praw, których należyte działanie przyniesie nam spokój i zadowolenie. Gdy tylko pojawi się w nas myśl negatywna, musimy ją natychmiast zamienić na wręcz przeciwną, o charakterze pozytywnym, twórczym. Czyńmy to stale i przy każdej sposobności. Niech ten proces zamiany, ta alchemia, stanie się naszym przyzwyczajeniem codziennym. Świadomie rozwijajmy w sobie myśli zwiększającą naszą pewność siebie, wiarę we własne siły, w energię, wytrwałość i bezinteresowną życzliwość oraz sympatię dla innych. Nie jest to rzeczą trudną, a rezultat na pewno przekroczy nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękuję za odsłuchanie tego artykułu. Do usłyszenia.